się przywalił. O, myśl, 70. Jest. O! Dawaj. Siema, kochani. Dzisiaj spinning, po raz kolejny spinning. Wybrałem się na Rzeszowskie Wisło. Kontynuuję zgodnie z tym, że są brania. Dzieje się bardzo dużo na Rzeszowskim Wisłoku. Także z rana byłem, powrzucałem, co to mnie coś uwaliło. Okonie, piękne okonie. I bierzemy się do łowienia. Jest ze mną Jacek, tak to wygląda. I co? Jedziemy z tematem. Ja na grubo, nastawiam się na grube ryby, bo wiem, że biorą. Wczoraj piękny sandacz spadł, były bolenie, były klenie. Jacek złapał szczupaka. Także co? Bierzemy się do roboty. Bardzo fajna przynęta, różowa, burdelowa. Ostatnio fajnego bolenia na nią pykłem. Kupiłem sobie większy rozmiar, różowiutka. I co? Zaczynamy. Ostry spinning i ostrą zabawę. O, tutaj coś, żeby ci nie wszedł w krzaki. O, ładny szczupak. Przywalił. O, myśl, 70. Jest. Dawaj go. No, no. Daj go, spróbuję podebrać. Spróbuję go podebrać tylko. No. No ładnie idzie. Ładnie idzie, ładnie. Jest. Jebany. Kurwa. O! No ładna 70. Chodź, gościu. Nie bój się. No. Malina! Dobra, połóż go, Jacusiu. Ej. Opłaciło się. No, popuszczam. Co? Masz odhaczać, czy ci dać? Nie, nie trzeba, nic. No dobra. Piękny, piękny. Dawaj fotę, a tam potem musisz. Polskie potwory! 70 ile? 72. 72 wjeżdża na pokład. Ja. Taka piękna mamuśka. Pokaż zęby. Rzeszowska. O, uwaga na zęby, ostre. Przywalił na różowy burdel. I do wody. Ale ja tu kurde troszeczkę się koszulkę. Nie wiem. Płyn. No, weź go odsuć trochę. Nie dojdzie do siebie, nie poddawaj się, ale spróbuj go tak przed tył, przed tył. No, ja bym go tak nie łapał za pysk. Musi, o, jest, dobra. Jest? Musi złapać tego. To weź go niżej, głębiej w wodę, wiesz? Czekaj, czekaj, czekaj. O, ale poszedł. Pięknie. Dobra. Jeden szczupak ładny. Wyjechał. Piękna mamuśka. Piękna mamuśka, 72 cm, ale była spasiona. Jacek dwa uderzenia jeszcze miał.
coś smyrło na gumę, ale niestety nie udało, no nie zaciął i tyle po prostu. I co? Zostałem sam, już pojechał do domu. Ja dalej rzucam, ale ja dalej rzucam i co? Jeszcze mam nadzieję, że zanim się ściemni, to jeszcze coś pociągnę fajnego. Cały czas stoję w tym miejscu, to jest bardzo fajne miejsce. Tutaj właśnie Jacek jeszcze wcześniej wyciągnął małego szczupaczka z tego względu, że nade mną, o może w ten sposób pokażę, o! Są druty wysokiego napięcia i za mną centralnie też są druty. Bardzo charakterystyczny punkt i nie wiem, dwa szczupaki, dwa uderzenia w tym miejscu i jeszcze parę okoni, czyli jest fajnie. Nie ruszam się już do końca z tego miejsca. Nie ruszam się, bo wiem, że tutaj ryba stoi. Jak zwykle troszeczkę się urwało przynęt jak na miejskim, ale jest to tego warte. I jedziemy dalej do boju. Dobra, zmieniłem przynętę. Niestety nie wiem o co chodzi, ale ewidentnie drapieżniki lubią różowy kolor rzeki Wisłok. Tak to wygląda. Wszystkie drapieżniki ostatnio, może to wydaje się dziwnie, na różowy kolor. Masakra. Urwałem wszystkie i zakładam, zaraz wam pokażę, o, taką blaszkę białą. Ona bardzo fajnie pracuje. W środku to jest puste, to jest puste. Może się troszeczkę wydawać, że ona jest duża, ale jest lekka. Ona jest lekka. Ja wiem, ile ona będzie miała. 4-5 gramów, nie, może więcej, 4-5 gramów, wędka też jest delikatna. Ta przynęta jest duża, bo ogólnie jest lekka. To nie jest ołów, nie wiem, ciężko mi to pokazać, to jest po prostu takie jakaś blaszka pomalowana, ona jak się obraca, wiruje, to fajnie w środku jest taki agresywny kolor, nie? Niestety zostały mi, akurat jest biała, jeszcze żółta i miałem różowe, ale niestety różowe urwałem, no i rzucam na tą blachę, duża blaszka, ale lekka. I tak to mniej więcej wygląda. Będę, kochani, kończył, to by było na tyle. Powolutku zmierzam w stronę samochodu. Dzisiaj piękny dzień, parę okoni, bo rano jeszcze byłem, nie nagrywałem rano filmiku, bo mi się po prostu nie chciało. Parę okoni wrzuciłem, same zdjęcia. Możecie zobaczyć sobie na Facebooku. Także wrzuciłem parę zdjęcia, parę spinek dzisiaj. Potem pojechałem sobie do domu na obiadek. Zjadłem obiadek, przyjechałem z powrotem i piękne co? Piękny szczupak przywalił. I fajnie, jestem zadowolony. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dla tych, którzy chcą wiedzieć, co u mnie słychać, to wystarczy, że polubicie mój profil na Facebooku Dawid Bogaczyk Łowca i tyle. Wystarczy. Tak to wygląda. Ostatni rzut na kochany mój Wisłok. Róż, boulderowy róż. Niestety pourywałem wszystko. Muszę się zaopatrzyć, w sumie wziąć ze sobą. W domu jest, także wszystkiego nie dźwigam. No i zapraszam do mojego sklepu wędkarskiego, pod spodem macie linka, artykuły spinningowe też pojawiły się, także cały czas działam. Jakbyście chcieli jakieś porady, co tam i tak dalej, to możecie walić śmiało, pisać na Facebooku. I co, do następnego miłego wieczorku z nad Wisłoka. Trzymajcie się, mordeczki, do następnego, heja!